Już? Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Kazika Szabę. A dzisiaj jest ze mną Patryk. Przywita się, ładnie. Patryk przyjechał mi pomóc trochę, no bo kurde, sam bym nie dał rady. Dwóch niestety musi być przy tej akcji. Dzisiaj przygotowujemy zboże do siewu. Mamy tutaj sporządzone taki oto, taką linię produkcyjną, czyszczącą. Tutaj tak, zobaczcie, tu jest maszyna do czyszczenia zboża. Tu jest Patryk, tu jest Patryk. Patryk nasypuje u góry zboże, tą rynienką, to rynienka z góry w dół sypie zboże. Następnie do taczki, z taczki tutaj na przemian, do betoniarki. W betoniarce jest to zaprawiane, tutaj jeszcze te resztki trzeba zebrać, to się zbierze i jeszcze raz wsypie. Następnie trafia to do big baga i w takiej formie już jest zboże przygotowane. Zobaczcie, jakie ładne zboże. Kurde, takie ładne, no, grubiutkie, fajne takie, w sam raz do siewu. Więc miałem mieć kwalifikat, ale no, budżet nie pozwolił na kwalifikat i trzeba było sobie radzić własnymi siłami. Jest zaprawione, odwiane, tak jak być powinno. W zeszłym roku popełniłem błąd, siejąc bez zaprawy, bez przewiania, a no to by nie było nic dobrego, bo zobaczcie, co by było zasiane razem ze zbożem. Śmieci, to są jakieś tam nasiona różnych chwastów oraz tutaj takie zboże. Zobaczcie, co to jest. To jest no nic dobrego, no kurde, może by to schodziło, ale nic dobrego by to nie było. A zobaczcie, i co tu jest, jakie ładne, jak to wygląda. Jest trochę tutaj ziaren jęczmienia, bo mam taką deskę, która oddziela jęczmień od pszenżyta, ale jęczmień będzie zasiany i po prostu on, co zrobi się z tym jęczmieniem? Zdechnie, nie? Wymarznie i nie będzie jęczmienia, zostanie samo pszenżyto. Taka maszyna sobie tutaj tak radzi, a za chwilę pokażemy w praktyce, jak to wszystko wygląda. Co, Patryk? Będzie to działać? Będzie drutowane. Będzie drutowane, nie? Dobra, my jedziemy dalej z tematem, ale przede wszystkim najpierw zważymy, bo tu już ten big bag jest pełen. Zważymy, ile tu już jest, bo docelowo potrzebuję jakieś 900 kilo, więc co, kamera na głowę i akcja. No i tak więc już jedziemy z tematem, z drugim big bagiem. O, tak to się prezentuje. Produkcja cały czas w pełnej parze. Patryk ma sypane, teraz wysypiemy z betoniarki zawartość. O, weź pójdź tam. Czerwoniutkę. Przez dwie betoniarki i fajran. Nie? Co? Co? Trochę wlejemy. Zaprawy. Taczki na betoniarkę. O. Się miesza. Jak tu idzie? Pół big baga syfu, nie? O, i całkiem to sprawnie idzie. Trochę zabawy, nie? Jo. Ale teraz to idzie. Nie wiem, jakie to przyczywać. Nie wiem, zobaczymy. Tą betoniarkę, jakieś tą, jeszcze dwie by trzeba było. Czy pewnie trochę trzeba będzie. Dużo odbyło? 1/4. 1/4. O!
tam jeszcze parę ton będzie na sprzedaż. Nie jest źle. Chyba, że to ładne grube ziarno jest. Na tych piachach, nie? Grubiutkie, fajne ziarno. Nie jest źle, ale zawsze mogą być lepiej. No kurde, wiadomo, nie? Ło! Gorąco, dobra, wysypiemy to, co? O kurde, przesypuje się! Co tutaj? Tam? Dobra. I od nowa polsko-ludowa. Dobra, mam już wszystko odwiane. Zboże już przygotowane. Teraz co, ważymy ile tego jest, nie? Tu te wszystkie te reszki, co powypadały spod obrotniarki, z powrotem wsadziliśmy do Big Baga, bo zawsze jakieś tam ziarnko może uciec czy coś. A to jest nieskazane, jakby tu jakaś kura czy gołąb, o nie, taka słoma się zdarzy. Jakby miała, no to po prostu skonsumować, to by jakieś następstwa mogły być. A tak wszystko jest. A tak jest wszystko z powrotem w Big Bagu. Jeszcze tutaj wszystko i tak wodą zleję. Tutaj jakby jakieś ziarnko uciekło, to będzie zlane wodą. To już nie będzie tak aż szkodliwe. Dobra, ja wsiadam na to dzionika i zobaczymy, nie? O, Patryk zahaczy ten woreczek. Zobaczymy, ile on waży. O, podajemy haka. I zobaczymy, będzie chwila prawdy, ile to będzie ważyć. Ale kurde, się napracowaliśmy przy tym. Ale jakby to miało metodą taką tradycyjną robić, to by na pewno dłużej zbawiło. A tak uproszczonym takim sposobem jakoś w miarę to poszło. O, ile? 520. A widzisz, dużo mi tego nie uciekło. Kładę. Dobra, teraz drugi woreczek zapakujemy. Ja to sobie od razu w pole wywiozę. Tak, żeby mieć od razu to na polu. O, ciach. Teraz do przodu podjadę. Drugi. O, trochę chyba podniosę. Aha, w dół. O, chyba idziemy zobaczyć, ile to waży. I co? Podobnie. Kurde! Cie, szło to całkiem fajnie, sprytnie. Nie, Patryk, ile? 2 godziny? Max. No, 2 godziny spokojnie. I tak na spokojnie tona zrobiona. Zaprawione, przewiane.
No i trochę z perypetiami, ale jakoś szło. Tak więc jeśli ktoś jest z Was zainteresowany taką maszyną, to zostawiam dla Was kontakt w opisie filmu. Jakby ktoś był zainteresowany, tak, a może nóż widelec, komuś się przypodobała ta maszyna. A my co, będziemy już powoli kończyć ten odcinek? No. I co? Jeśli byście chcieli może coś u Patryka zobaczyć, bo teraz będzie moja kolej, żeby u Patryka coś pomóc. No. To dajcie znać w komentarzach. No. Tak więc co, do następnego odcinka. Cześć.